Wodorost. To jest gospodarstwo, które znajduje się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Kampinoskiego Parku Narodowego. I chcieliśmy tutaj zaprezentować nasz projekt, który rozpoczął się parę lat temu. To jest projekt budowy od zera zupełnie gospodarstwa rodzinnego, takiego przydomowego i naszego wariantu dojścia do suwerenności, do samowystarczalności żywieniowej. I z czym to się wiąże? Po pierwsze, oczywiście takie gospodarstwo musi mieć finansowanie. Finansowanie u nas wygląda w ten sposób, że ja pracuję w pełnym wymiarze jako informatyk, projektant dla różnych korporacji, natomiast Ola zrezygnowała ze swojej pracy i pracuje teraz już w pełni na naszym gospodarstwie. Natomiast jest to na początku element nieodzowny do tego, żeby w ogóle rozpocząć tego typu projekt. Druga kwestia to jest pogodzenie tego, że pół dnia muszę spędzić pracując jako informatyk, a pół dnia rozwijając to gospodarstwo i wiąże się to z bardzo wieloma takimi dosyć ukrytymi trudnościami. Na przykład związanymi z tym, że to są zupełnie dwa różne światy. Światy różne pod względem mentalności ludzi, problemów, aktywności i całego spektrum różnych rzeczy, na którym powiedzmy się już nie będę dalej skupiał. Natomiast trzeba być na tyle zwinnym, żeby być w stanie pogodzić te dwie rzeczy ze sobą, co wcale nie jest proste. Kolejna rzecz to jest, trzeba dobrze podzielić się rolami. Pierwsza kwestia to jest finansowanie, które ja zapewniam. Natomiast Ola dopilnowuje przez cały dzień tego naszego gospodarstwa. Druga rzecz to jest, ja buduję całą przestrzeń tego gospodarstwa, czyli w szczególności wytwarzamy tutaj glebę od zera właściwie. My mamy ziemię 5. i 6. klasy i w zasadzie musimy wszystko zapewnić sobie sami, korzystamy z tych wszystkich materiałów, które są na miejscu i budujemy właśnie ogród. Bardzo ważną kwestią, która pchnęła nas tak bardzo do przodu, było to, że w pewnym momencie już sami chcieliśmy decydować o tym, co jemy, jak wygląda nasze życie i edukacji naszych dzieci. Wiązało się z tym, to z tym, że ja 3 lata temu zrezygnowałam ze swojej pracy fizjoterapeuty i postanowiłam się na tyle zająć tym naszym ogrodem, żeby on zasilał nas swoją żywnością przez cały rok, włącznie z zimą, w formie przetworów czy różnych rodzajów ziół, nalewek, które miały nas wzmacniać nasze zdrowie. Od samego początku bardzo ważną była dla nas taka kwestia, że zarówno nasze zwierzęta, które mamy, jak i rośliny, które uprawiamy, mają wzrastać z minimalnym wsparciem z naszej strony. No i jeśli chodzi o zwierzęta, to jest oczywiście wolny wybieg. Zwierzaki są przez cały dzień na dworze, niezależnie od pogody i pory roku. Korzystają zarówno z łąki, z lasu i starego sadu. Żywią się właściwie same. W malutkim stopniu je dokarmiamy. Nasze zwierzaki żyją w rytmie dobowym, czyli wstają wraz ze wschodem słońca i idą spać wraz z zachodem. Nie doświetlamy ani kóz, ani kur. Koźlęta były przy matkach. W tym roku mieliśmy pierwsze swoje małe kózki. Kozy matki same zdecydowały, kiedy odstawią swoje młode. My mieliśmy i tak dla siebie mleko, a nasze kozy po prostu świetnie się rozwijają. W naszym ogrodzie panuje taki chaos. Na początku ja przykładałam dużą wagę do sąsiedztwa roślin, do uprawy. W tej chwili jest tak, że rośliny się wysiewają same, oczywiście ja też wysadzam tak naprawdę tam, gdzie jest wolne miejsce. Nie przejmuję się, jeżeli mi jakaś, nie wiem, uprawa nie wyjdzie, bo jest taka duża różnorodność, że jedną roślinę mogę sobie zastąpić drugą. W ogrodzie też są tak zwane kompozycje rośliny. Rośliny też mają sprawiać, jakby tworzyć atmosferę, niekoniecznie mieć zastosowanie w kuchni. One mają tak samo nas cieszyć. W tym roku tak wyglądał nasz kompostownik. Rośliny same się wysiały, a my z niego po prostu mogliśmy tak samo pobierać zarówno zioła czy warzywa. No i oczywiście zasilamy ogród gnojówkami roślinnymi. To jest taki przykład takiej podstawowej gnojówki ze skrzypu, żywokostu i pokrzywy. W tym roku dodawaliśmy także skorupki od naszych jaj. Teraz kolejnym elementem, żeby udało się taka budowa gospodarstwa samowystarczalnego, to jest wydłużenie oczywiście czasu upraw, więc naturalnym, oczywistym pomysłem jest budowa szklarni. Natomiast to, co jest tutaj ciekawe, to jest budowa tej ziemi. Szklarnia powstała na zupełnym piachu. Myśmy wymieszali siano i obornik kozi.
I tak naprawdę na takiej podstawie osiągnęliśmy po prostu niesamowite plony. Plony, które tak naprawdę łącznie z naszym ogrodem wystarczyły potem na wyżywienie rodziny sześcioosobowej właściwie przez cały rok. Tak to wygląda, tak wygląda właśnie to obfitość, gdzie po prostu zarasta cała szklarnia. To jest ten okres właśnie suszy tegorocznej. Ześciółkowany ogród i rośliny, które po prostu tak naprawdę wychodzą na zewnątrz tej szklarni i zapewniają nam wyżywienie przez cały rok. To też chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, że jakby wraz ze swoim rozwojem świadomości, jakby też umiejętności, zaczęliśmy wykorzystywać w dużej mierze rośliny, które rośliny dzikorosnące i tak, i tym samym jakby poszerzać menu w naszym ogrodzie. Od samego początku, odkąd mieliśmy ogród, jak nawet jeszcze nie mieliśmy zwierząt, mieliśmy nadwyżki. No i nadwyżki sprzedaję, wymieniam na zasadzie barteru. W tym roku pojawiłam się na pierwszych targach, zarówno z warzywami, mlekiem kozim, serami kozimi, jak i mydłami, które są robione na bazie ziół i koziego mleka. No i oczywiście, jak jest gospodarstwo, jak są zwierzęta, to nie ma czegoś takiego jak nadmiar. Ze wszystkim się można podzielić ze zwierzętami. I tak samo, wszystko trzeba wykorzystywać. Myśmy co do założenia chcieli, żeby nasze gospodarstwo, wybiegi dla zwierząt były maksymalnie czyste. I tutaj na przykład wykorzystaliśmy taki pomysł, żeby całość ściółkować liściami dębowymi, przerabiać to wszystko tak naprawdę z obornikiem i z tego budujemy kolejne fragmenty uprawy, a jednocześnie kozy czy kury mają po prostu idealnie czysto w swoich zagrodach. Również zwierzęta pełnią mnóstwo różnych dodatkowych funkcji, nie tylko te oczywiste, ale na przykład właśnie tutaj pomagają w rozwijaniu gospodarstwa, użyźniając, natleniając kolejne fragmenty albo kozy, które pełnią rolę takich selektorów w naszym gospodarstwie, czy na przykład eliminują czeremchę, która jest problemem w ogóle w całym Karpinowskim Parku Narodowym i doprowadzają do tego, że ten las wygląda tak, jak chcemy. Tutaj taką ważnym aspektem jest kreatywność i samorozwój. Tak naprawdę każda aktywność w naszym gospodarstwie, jakiś ruch jest właśnie tego przejawem. Zielarstwo było mi zawsze bardzo bliskie. Z roku na rok poszerzam swoje umiejętności. Stosujemy zioła zarówno w kuchni, w ogrodzie, jak i w kosmetyce. No i po prostu do budowania własnej odporności. Mamy kozy, mam mleko. Ja w tym roku bardzo dużo energii poświęciłam właśnie na naukę serowarstwa. To jest przykład zwykłych serów podpuszczkowych podawanych z naszymi ziołami, kwiatami jadalnymi, no tym, co dysponujemy w ogrodzie. To jest też, mi się wydaje, że bardzo ważna rzecz, ponieważ serwatka kozia jest produktem, który powstaje przy wyrobie sera. Jest to strasznie przykre, ale bardzo często jest po prostu wylewana przez serowarów. Ja tą serwatkę stosuję zarówno w kuchni, w kosmetyce. Powstał w tym roku na przykład oprysk prewencyjny na choroby grzybowe, pomidora i ogórka, a także oprysk przeciwko, właściwie do zwalczania populacji mszycy i mącznika. Powstają kwasy, octy, tu jest przykład kwasu bołotowa z glistnikiem jaskółcze ziele, pitym w celach prozdrowotnych. No i oczywiście serwatka znalazła zastosowanie w mydłach. Mydła jest to coś, co jakby przejaw twórczości, takiej kreatywności mojej i mojej siostry. Jest to nasza współpraca, każda z nas wykorzystuje zarówno mleko kozie, jego przetwory, różne zioła, które same zbieramy, pozyskujemy, przetwarzamy i tworzymy różne kompozycje właśnie mydlane. No i ważna rzecz, wraz z rozwojem naszego gospodarstwa przyszła taka rzecz edukacji domowej. Nasza trójka dzieci jest na edukacji domowej od tego roku, w zeszłym roku była tylko córka. No i co jest ważne? Dla mnie to jest ważne, że nasze dzieci mają kontakt z żywą nauką, uczą się przyrody w przyrodzie, uczą się zwierząt ze zwierzętami, tak? I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz, którą możemy dać naszym dzieciom. Właśnie, edukacja domowa według taty to jest oczywiście mnóstwo różnych praktycznych zajęć, które wykonuje ze swoimi dziećmi, budujemy wszystkie budynki sami. Dzieci się mnóstwo przy okazji tego uczą, bardzo praktycznej wiedzy, bardzo konkretnej. Są w stanie potem sami wiele rzeczy wykreować. To jest też ten taki czas, który jesteśmy w stanie poświęcić na rozmowy, budowanie relacji, czegoś, co się nie udało zupełnie zrobić, kiedy dzieci wracały w nocy, tak to teraz właściwie wygląda i jakby nie ma czasu na to, żeby nawet porozmawiać.
Tak na przykład przykładowo wygląda budynek, który zrobiły dzieci, które mają 9, 11 i 14 lat razem ze mną. I teraz już przychodzą do własnych części właśnie swojej kreatywności, czy budują sobie sami zabawki, albo uprawiają jakieś fragmenty swojego własnego ogrodu. No oczywiście teraz tam na tym gospodarstwie tworzymy właściwie już takie stado wraz ze zwierzętami. Wraz ze zwierzętami właściwie robimy już wszystko. Tutaj przykładowo wino razem z córką i z kozami. I to się wszystko tak fajnie układa. I teraz właśnie bardzo ważny aspekt, o który też często jesteśmy pytani, to jest kwestia wakacji. To wygląda tak, że tak właśnie wyglądają wakacje All Inclusive ludzi, którzy budują swoje gospodarstwo rolne. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to są takie wakacje, możliwości po prostu odpoczynku przez cały rok. To jest rozciągnięte cały rok, to nie jest urlop dwutygodniowy, który można sobie pojechać. To jest właściwie takie momenty zatrzymania odpoczynku, które się rozciągają właściwie przez na okres całego roku właśnie. I teraz już podsumowując tą prezentację, czy da się właśnie łączyć pracę zawodową i pracę związaną z rozwojem takiego gospodarstwa? Otóż się nie da. Dlatego, że to gospodarstwo rozwija się do tego stopnia, do pewnego momentu takiego, w którym osiąga pewien punkt krytyczny związany z wielkością tego gospodarstwa, ilością pracy i tego wszystkiego, i nadchodzi taki właśnie moment, w którym się trzeba przełączyć. I w tym momencie jesteśmy my, tkwimy troszkę, jakby ograniczając w tym momencie ten cały rozwój i czekamy na tą decyzję, która się w nas pojawi, żeby zrobić ten krok i po prostu w całości w 100% się już zająć oboje pracą w tym gospodarstwie. No i tak na zakończenie, jeśli Państwo macie ochotę, to zapraszam na Facebooka. Jesteśmy pod nazwą Samorośnie i Ziołoteka. Czy mamy pytania? Tutaj już pierwsze widzę. Na jakiej powierzchni gospodarujecie i jak byście właśnie określili ten punkt krytyczny, w którym to gospodarstwo zaczyna przeważać? Czy w czym go definiujecie? Powierzchnia to jest 5 hektarów, tylko tak naprawdę użytkujemy 1 hektar. Także jest to ogromna perspektywa wielu różnych działań w tym gospodarstwie. Z tym, że to jest 5 hektarów, się składa na las, składa się właśnie na ten grunt 5, 6 klasy i na jakiś kawałeczek starego, przez wiele, wiele lat nieuprawionego sadu. Natomiast w punkcie krytycznym, to ciężko mi jest w tej chwili mówić, ponieważ właśnie się w nim znajdujemy, więc jest to bardzo trudny temat. No, wygląda to w ten sposób, że Ola się zajmuje w 100% pracą na gospodarstwie, ja bez przerwy muszę tak naprawdę w taki zwinny sposób przełączać się między pracą informatyka, projektanta i rolnika. W praktyce wygląda to tak, że po prostu wracam, nie wiem, z jakiejś konferencji, z czegoś, zakładam tak zwane kalosze i po prostu zamieniam się z widłami, po prostu chodzę i coś tam robię. Widzicie, ta perspektywa jest dla Was realna, że będziecie w stanie wyżyć tylko z gospodarstwa? Uważamy, że tak, że zdecydowanie tak, natomiast... Z uprawy warzyw i chyba z uprawy warzyw i hodowli zwierząt, że byłoby nam ciężko. Tak, tylko ja tutaj właśnie chciałem o tym wspomnieć, właśnie. To jest wiele innych aspektów, bo to nie jest tylko kwestia samego gospodarstwa, bo to ma nam zapewnić żywność i wyprodukować ewentualne nadwyżki, ale cała masa różnych projektów, działań, które jakby chcemy zbudować dopiero na tym gospodarstwie. Czyli właśnie jakąś bazę, jakąś agroturystykę, jakieś kwestie prowadzenia warsztatów. Wiele różnych jest pomysłów, które są na razie w fazach projektu i wolą o tym nie mówić, natomiast jest oczywiście jakaś perspektywa, żeby tam zostać. Zajęcie kolejne forum, spokojnie. Opowiecie. Tak, Marta? Ja mam pytanie, ile macie zwierząt? 5 kóz, 2 koty, 3 koty, przepraszam, no i kury, 26 sztuk i 2 perlice. I ten hektar to jest tylko pod uprawą warzywną, czy jakby to jest całe wasze gospodarstwo w tej chwili, zwierzętom wystarcza? Znaczy zwierzęta korzystają z 5 hektarów, bo one wypasa się je w różne miejsca. Natomiast no, nie wiem, na jakiej powierzchni uprawiamy ogród, bo on się cały czas rozwija. Gdzieś tam dosadzamy różne rośliny. Około 3000 metrów powiatowych, mniej więcej. Ale pasze dokupujecie? Pasze, jeśli chodzi o owiec, mamy takich znajomych rolników. Po prostu tak samo jak musimy pszenicę dla kur, a właściwie one się spokojnie mogą wyżywić same. Monika, tak? Co mają? Kury są z nami właściwie od sierpnia i jeszcze nie mają imion, natomiast powiem tak, że bardzo się z nami zaprzyjaźniają. Po prostu nie spodziewałam się tego. Kolejne pytanie tutaj. Czy to naturalnego oprysku na mączki z nie, to jest po prostu tak, jak się robi oprysk z mleka, po prostu najczęściej się rozcięcza 1:1. Ja robię wszystko na oko i patrzę na efekt. Działa. To znaczy, no, mieliśmy po prostu
no spokój w tym roku. Jeśli chodzi o takie o szkodniki, to one ja nie mogę powiedzieć, że one w 100% redukuje na przykład mszyce czy na jarmużu tego mącznika. Ono na tyle redukuje, że ten jarmuż się rozwija. On rośnie i tego trzeba później umyć, tak? To nie jest tak, że on 100% jest bez owadów. Okej, okay, no przecież ja próbowałam na mleku w tym roku i to tam... No może jest serwatka kozia, jeszcze jakieś zioła, można dawać jakiś olej herbaciany. Ucinamy, ostatnie pytanie, króciutkie jest, czy nie ma? To przechodzimy do następnej prezentacji, bardzo dziękujemy. Dziękuję.